Udało się uruchomić program niezwykle ważny dla ludzi z wadami słuchu, zaoperować prawie 4000 osób niesłyszących. Udało się zgromadzić fantastyczny młody zespół, wybudować zaplecze i jeszcze do tej pracy dołączyć pasję. Nasz program pozwolił zrozumieć problemy osób niesłyszących. Pozwolił na to, że one nie są jakby poza marginesem normalnego funkcjonowania. Są to osoby, z którymi można się kontaktować słownie, które rozumieją tą mowę, rozwijają, że ludzie muszą być troszkę bardziej tolerancyjni wobec nich, ale oni znakomicie funkcjonują w świecie słyszących. Wszystko to zaowocowało powstaniem Światowego Centrum Słuchu, unikalnej placówki w skali międzynarodowej z jednej strony, z drugiej strony przyczyniło się do powstania wielkiej rodziny ślimaka. Ta rodzina dzisiaj się spotkała. Mogliśmy zobaczyć efekty u tych małych, którzy dzisiaj są duzi, u tych dużych, którzy przyszli dzisiaj ze swoimi dziećmi, kiedy mogliśmy zobaczyć, jak potoczyły się ich kariery życiowe, zawodowe, naukowe. Mikołaj implant miał wszczepiony po roku życia, miał 14 miesięcy, więc dla niego może już nie pamięta momentu, kiedy nie słyszał, prawda? Bo dla niego już bycie w implantach to jest naturalne i oczywiste. Ale dla nas, dla rodziców, przeżycie każdego dźwięku, niesamowita sprawa. Co robisz z panią Asią? Ćwiczę. A jak? Język. Co jeszcze ćwiczymy? Buźkę. Właściwy oddech, tak? I różne ćwiczenia takie rozwijające. Przyjdziemy na rehabilitację, a czasami na zabiegi też. Olaf ma naprawdę fantastyczną drogę za sobą, świetnej rehabilitacji i świetnych sukcesów, genialnych osiągnięć w dziedzinie słyszenia i mówienia. Koncentrujemy się na kolejnych celach, stawiamy sobie jakieś może niezbyt odległe, ale kolejne wyzwania. W tej chwili chodzi na zajęcia do Pałacu Młodzieży, gra na perkusji. To jest chyba najnowsza z pasji i ona jest ściśle związana z tym, że on słyszy i z tym, w jaki sposób odbiera dźwięki. Dzisiaj dajemy szansę normalnego słyszenia, pełnego rozwoju. Rozwoju nie tylko słuchowego, ale rozwoju talentu. Myślę, że się udało. No, sądząc po ilości pacjentów, których mamy operowanych, sądząc po tym, że nasi pacjenci chodzą do normalnych przedszkoli, szkół, kończą wyższe studia, pracują, to znaczy, że się udało. Two Guinness World Records were attempted. The first one was the largest gathering of people wearing ear implants. Then the second record, which was a huge record actually, the largest collection of snail-related items. Two nice world records were achieved today. I just presented the official Guinness World Records certificate and welcomed Professor Skarżyński to the Guinness World Records family.